Przyszła piękna wiosna, za oknem jest coraz cieplej, ale w naszej piłce i nie tylko naszej, również zagranicznej jest już gorąco, bo otóż Lech Poznań został mistrzem Polski, Robert Lewandowski odchodzi z Bayernu Monachium, a Czesław Michniewicz powołał piłkarzy na mecze Ligi Narodów. Przemek Ofiara, witam serdecznie. Dziś porozmawiam oczywiście z Janem Tomaszewskim, waszym ulubieńcem. Pan Jan jest już z nami. Dzień dobry, panie Janku. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie Janku, oczywiście formuła jest taka sama jak zawsze, czyli najważniejsi są nasi widzowie. To wy jesteście tutaj najważniejsi. Wy zadajecie pytania panu Janowi Tomaszewskiemu. Ale pierwsze pytanie, panie Janku, pozwolę sobie ja zadać. O Roberta Lewandowskiego chciałem zapytać, bo Robert Lewandowski kilka dni temu wyjechał z rodziną na wakacje do Turcji. Grzeje się w Turcji, grzeje zmęczone mięśnie, zmęczone kości po sezonie w Turcji. Ale czy też sądzi pan, że grzeje się na Barcelonę? Tutaj nieprawdopodobny błąd Roberta. Dlaczego? Dlatego, że w chwili takiej akcji, łącznie chyba z Robertem, czeski film pod tytułem pół roku jego menedżer robi wszystko, żeby, no nie wiem, spalić Roberta w Bayernie. Bo ta cała, to całe apogeum zaczęło się przed meczem z Villarreal. Podchwycili to kapitalnie. Kapitalnie podchwycili to hiszpańscy dziennikarze i zaczęli mydlaną operę pod tytułem Robert już jest w Barcelonie, ojej, co on będzie robił, co on będzie... I to... Przepraszam, że tak mówię, Robert jest moim idolem, zresztą za nim byłem przez ostatnie 10 lat. Nie jest to wina jego menedżera. Dlaczego? Dlatego, że menedżer jest na usługach Roberta i menedżer nie ma prawa zrobić żadnego kroku, nic powiedzieć bez zgody Roberta. Widocznie ta zgoda była, albo było jakieś nieporozumienie i zaczęło się wylewanie dziecka z kąpielą. Co to spowodowało? Między innymi spowodowało to, że Robert już jest w Barcelonie, Robert nie chce grać, Robert nie dostał propozycji, dostał propozycję. Boże, wszystko było, Robert tego nie prostował. To spowodowało fatalne, powtarzam, skutki w szatni. Bo zawodnicy mówią, co, on może, tam Neuer, Thomas Müller, wszyscy podpisali kontrakty, wszyscy się dogadali, a Robert nie. Stąd w tej chwili zawodnicy w szatni przekonany dużo obwiniają Roberta za to, co się stało w wicemistrzu. Proszę zauważyć później. Później, kiedy już odpadli, z Robertem przestali grać. Ostatnie dwa mecze to była katastrofa Bayernu i umówmy się, no Robert strzelił bramkę, ale widać było, że oni nie chcą z nim grać. Nie chcą, bo nie wiedzą, na czym stoją. Po ostatnim meczu Robert wreszcie zabrał głos i powiedział, że ja odchodzę. Miał pełne prawo to powiedzieć, ale również pełne prawo miał powiedzieć klub i powiedział to Olivier Kahn. Basta. Robert zostaje jeszcze rok, bo ma z nami kontrakt. I w tej chwili wszyscy mówią, że Robert już jest w Barcelonie. A ja uważam, że jeśli się uprze Bayern Monachium, to Robert będzie zmuszony do grania Bayern oczywiście może się uprzeć, może powiedzieć, że Lewandowski musi zostać w Bayernie przez rok, bo ma kontrakt, no ale z drugiej strony po co taki piłkarz niezadowolony, sfochowany, z niewolnika nie ma pracownika, panie Janku? Zgadzam się, dlatego jeszcze raz podkreślam, ale tutaj jest w tym momencie wojna między Robertem a Bayernem i kibice prosili Roberta, żeby został. To nie jest dobry, to nie jest jeszcze, raz powtarzam, tu ma pan w 100% rację i przypomnę panu upadek Barcelony. Kiedy nastąpił? Kiedy Messi, najlepszy piłkarz świata, powiedział, nie będę grał, a chcę grać, a nie będę grał, a odchodzę, a nie odchodzę. I ostatni rok grał w Barcelonie i co? Był po prostu niewolnikiem, jak to pan powiedział. I teraz naprawdę nie wiadomo, gdzie Robert będzie grał, bo tutaj jest w tym momencie poruszona, jakby to powiedzieć, duma Bayernu. Czy wziąć teraz za niego te 35-40 milionów euro, czy pokazać, że my tutaj rządzimy.
bo jeszcze żaden piłkarz po prostu no, nie potraktował tak klubu, jednego z największych klubów na świecie. I nie wiem, jak to się skończy. Mam nadzieję, że Robert przejdzie wreszcie, ale przejdzie, jakby to powiedzieć, w takim no trochę skandalicznym skandalicznej atmosferze. Bo jeszcze raz podkreślam, czeski film, nikt nic nie wie. Te sprawy Robert powinien doskonale wiedzieć, że się załatwia w ciszy gabinetu. Dopiero jak jest już podpisanie kontraktu, wtedy się wszystko ale to robi. Może pan, tutaj... to może pan Janku po prostu menedżer tak namącił w głowie Lewandowskiemu, że ten decyduje się na takie ruchy. Nie, przepraszam pana bardzo. Kto jest dla kogo? Czy tabakiera Danosa, czy no dla tabakiery? Robert Lewandowski ma swojego menedżera, który jest opłacany nieprawdopodobnie. I tutaj menedżer rządzi i Robert się nie odzywa, nie zabiera stanowiska. Przecież menedżer nie ma prawa powiedzieć coś bez zgody Roberta. A tutaj jakaś się zrobiła, jeszcze raz podkreślam, zmagla wieści. Barcelona mówi, ostatnio powiedział dyrektor Barcelony, że przepraszam, my nigdy nie rozmawialiśmy na temat Roberta Lewandowskiego, bo nie rozmawiamy z przedstawicielami czy z zawodnikami, którzy mają kontrakt. To powiedział, teraz, jak się to powiedział oficjalnie, no prawda jest taka, że w kuluarach to musieli rozmawiać. Jeszcze raz podkreślam, panie redaktorze, w kuluarach rozmawia się, ale rozmawia się w zaciszu gabinetu. A kto to wszystko nagłośnił? Przepraszam, no Robert Lewandowski to nagłośnił. Bo jego ludzie to nagłośnili. Czyli Robert jest winny. I w tym momencie... Czyli Robert jest winny. Czyli Robert jest winny tej sytuacji. Naturalnie, no bo Robert powinien coś powiedzieć, szczególnie, że wykorzystał, to jeszcze raz podkreślam, dziennikarze przed meczem zbiera Real w Lidze Mistrzów. No i stało się, co się stało. Najsłabsza drużyna występująca w Lidze Mistrzów z Hiszpanii wyeliminowała najlepszą drużynę świata. Jedną z najlepszych drużyn świata. I to właśnie było w tej chwili do Roberta będą mieli o to pretensje i koledzy z szatni i kibice. I będą mieli w 100% rację. Jak to się zakończy, naprawdę nie wiem, ale duma Bayernu Monachium to jest wielki klub, a Robert był jedynym, powtarzam, jedynym obcokrajowcem, który był wizytówką tego klubu. Tego nie było w historii, bo albo był Beckenbauer, albo był Meyer, albo Miller, albo Schweinsteiger, albo Neuer. Nigdy nie był obcokrajowiec. Robert, nieprawda. I tak to wszystko potraktować, nie dali mi oferty, dali mi ofertę, to o tym się nie mówi, na Boga. Bo to tylko rzutuje, proszę. Rok temu mówił o tym Messi i doprowadził praktycznie Barcelonę do niczego. Panie Janku, to jest dobry moment, żeby zaprosić naszych widzów do głosowania. Weźcie udział w naszej sądzie. Jak oceniacie odejście Lewandowskiego z Bayernu? Dobrze? Czas na kolejny krok? Źle? W Bayernie miał wszystko? Czas pokaże. Tak, no tylko, panie redaktorze, na razie Robert jest zawodnikiem Bayernu Monachium. Ale nie chce nim być, ale nie chce nim być, panie Janku. To, co on chce, czy nie chce, kontrakt obowiązuje. Tak samo jak w drugą stronę. Jest bardzo dużo pytań, panie Janku, na temat Roberta Lewandowskiego. Kibice żyją tym transferem. Jest też ciekawe pytanie od Przemysława Pazdana. Przemku, piłkarskie nazwisko. Panie Janku, czy Lewandowski sobie poradzi w Barcelonie, o ile tam przejdzie? To jest pytanie, na które nikt nie da odpowiedzi. To jest naprawdę inny futbol ligowy. Oni grają tą tiki-takę. Na pewno, co znaczy nie poradzi? Robert sobie musi poradzić. Najlepszy piłkarz świata musi sobie w każdym środowisku poradzić. Ale proszę zauważyć, przeszedł z Barcelony, pod którego wszyscy grali pod niego Messi, do Paris Saint-Germain i cieniutko zaczął grać. Też jeden najlepszy piłkarz w XXI wieku.
To jest inne środowisko, to są inni koledzy, to jest inna szatnia, wszystko jest inne. Robert na pewno sobie poradzi, ale tutaj jest duże ryzyko, no bo w tej chwili przejście Roberta do Barcelony równa się z tym, że kibice, szczególnie w Barcelonie, będą oczekiwali od tego, że Barcelona zdobyła Ligę Mistrzów. A to jest naprawdę duże wyzwanie. Robert, proszę zauważyć, jeszcze jest jedna sprawa. Przez to, że oni przegrali z Villarreal, to jest w dużej mierze wina będzie zrzucona przez zawodników na Roberta. Robert już nie zdobył złotej piłki. Na pewno w tym roku nie zdobędzie. No i co? I przez jakieś swoje takie, nie wiem, liczne pranie, bo to są dla mnie pranie brudu, stracił szansę na zdobycie złotej piłki. Także czy sobie poradzi? Trudno, na pewno sobie poradzi, no w końcu będzie strzelał te bramki, ale czy to będzie tak spektakularnie, jak robił to w Bayernie? Przecież proszę zauważyć, te 35 bramek, którą strzelił, on zdobył praktycznie do stycznia czy do lutego tego roku. Później już szło coraz gorzej. Dlatego, że zawodnicy, oczywiście w szatni wszyscy do siebie, ale każdy mówi, kurde, no ja mam co? Nie wiadomo, czy on będzie grał, nie wiadomo, jak on będzie grał, bo to jest tylko temat numer jeden, czy Lewandowski przejdzie do Barcelony, czy nie, a nie to, że my gramy o najwyższe, jak to się mówi, trofea na świecie. Także tu wydaje mi się, że Robert popełnił błąd. Jeszcze raz mówię, Robert, a nie jego menedżer. Bo menedżer to jest facet, który jest na usługach Roberta. Panie Janku, ciekawa informacja, aż 340 osób jest już z nami. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kto jeszcze nie zasubskrybował naszego kanału, zachęcam do tego, a jest to szansa, żeby nie przegapić żadnego kolejnego wywiadu z panem Jankiem oraz innych naszych ciekawych produkcji na Super Express Sport. Zapraszam. Kolejne pytanie od Przemysława Derenia. Panie Janku, czy nie uważa pan, że lepszym rozwiązaniem byłby transfer Lewandowskiego do Manchesteru City, Chelsea lub Liverpoolu, gdzie byłaby większa szansa na trofea? Nie, wydaje mi się, że tutaj Barcelona wreszcie pozbiera się i dojdzie po tym, wstrząsie po tym. Na pewno teraz dyskutujemy, ta dyskusja jest o wyższości świadomości Bożego Narodzenia. Czy on będzie grał w Manchesterze, czy w Barcelonie, czy powiedzmy w Realu, czy w Bayernie Monachium. Ja mogę powiedzieć jedno, że Robert dzięki Bayernowi Monachium w dużej mierze zawdzięcza to, że 7 razy zdobył Króla Strzelców, 8 razy pod rząd chyba mistrzostwo. Boże, pobijał te rekordy Gerda Millera, które były nie do pobicia. Dzięki temu, że Robert stanowił, jakby to powiedzieć, ogromne ogniwo tego zespołu i wszyscy w niego wierzyli i wszyscy w niego grali. Robert stał się jeszcze takim, jakby to powiedzieć, asystentem, bo oni nie widzieli tylko w Robercie tego takiego strzelca, który, no on jest urodzonym strzelcem, który tylko strzela i egzekutor. Nie, Robert zaczął podawać, Robert zaczął rozgrywać, Robert miał dużo asyst i był naprawdę uwielbiany, nie tylko przez kibiców, ale również w szatni, przez zawodników. I nagle stało się to, co się stało, jakaś saga o odejściu. Można odejść, naturalnie, tylko nie robi się tego przez pół roku i na forum publikum, gdzie stracić może, powtarzam, stracić może w największym procencie Robert, a nie Bayern Monachium, bo Bayern był najlepszym klubem, jeden z najlepszych klubów świata i zostanie najlepszym klubem, jeden z najlepszych klubów świata. Także to tutaj, gdzie on wygrał, nie ma znaczenia, wszędzie sobie da radę, ale formy odejścia jednak powinny być na, jakby to powiedzieć, na poziomie najlepszego zawodnika świata.
Wspominał pan, panie Janku, o tym maglu, o tym, że strasznie dużo się mówi o tym, o tej sytuacji wokół Lewandowskiego. No i jest komentarz w tej sprawie. B.E. Taki nick ma nasz widz. Panie Janku, otoczka medialna nie ma żadnego negatywnego znaczenia. Piłka to nie mafia, że ma być cicho za wszelką cenę. Tematy grzeje się po coś. A po co, to my wszyscy wiemy. Nie ma pan racji. A ja uważam, tak, zgadzam się. To nie jest mafia, ale pewne szczegóły trzeba ustalić wcześniej. Bo jeszcze raz podkreślam, póki co Robert na dzień dzisiejszy jest zawodnikiem Bayernu Monachium. I o żadnym odejściu jego do Barcelony nie będzie mowy, jeśli Bayern się na to nie zgodzi. Bardzo mądre słowa powiedział Uli Hoeness, mój kolega z boiska. On jest honorowym prezesem Bayernu Monachium. Powiedział, dlaczego Robert nie chce zostać? Ma jeszcze kontrakt. Podczas tego ostatniego roku wszystko jest możliwe, jeśli nawet możliwe jest podpisanie 3-letniego następnego kontraktu. A tu nagle wielka sprawa się zrobiła. Ja rozumiem, że gdyby był jego ostatni już rok i teraz mu się kończy kontrakt i on jest zawodnikiem wolnym, to jest co innego. Natomiast w tej chwili, kiedy on jeszcze ma rok kontraktu i być może będzie grał w Bayernie Monachium w przyszłym sezonie, to jest to naprawdę źle dla Roberta. Tak, wszystko powinno być dla publiczności, bo tylko dla kibiców grają piłkarze. O czym zapomnieli moim zdaniem i piłkarze, i działacze Warty Poznań w ostatnim meczu. No ale to później może poruszymy ten temat. Natomiast nie może być tak, że jest to jakaś opera, tak jak to zrobił Messi rok temu, czy półtora roku temu, kiedy powiedział, ja będę grał w Barcelonie, nie będę grał, ja odchodzę, nie ten. I okazało się, że musiał grać w Barcelonie jeszcze jeden rok i to był rok stracony i dla Messiego, i dla Barcelony. Przemysław Pazdan, czy za to wszystko, co Lewandowski zrobił dla Bayernu, to czy Bayern powinien pójść mu na rękę i zgodzić na transfer już w tym oknie transferowym? To wszystko, jeszcze raz podkreślam, to są pieniądze. I w tym momencie Bayern ma dwie możliwości. Albo go sprzedać do Barcelony, powiedzmy za te 35 czy 40 milionów, o których się mówi już oficjalnie, albo powiedzieć nie, zostaje u nas, bo to wymaga nasza, powiedzmy, nasza wola, nasza ambicja, naszego klubu. I to są dwie sprawy. Bayern może i Robert będzie musiał zostać w Bayernie, tyle tylko, że Bayern straci 35 milionów euro. Co zrobi? Zobaczymy w najbliższym czasie. Ja osobiście uważam, że tak, Robert się, jakby to powiedział, patrzył i to się należy. Tyle tylko, że to trzeba robić, przepraszam, w białych rękawiczkach, nie mylić to z mafią. W białych rękawiczkach to trzeba robić tak, żeby kibice dowiadywali się o tym, że już jest praktycznie, proszę zauważyć, jak było przejście Roberta z Borussii Dortmund do Bayernu. Mówiło się wówczas, też dzięki menedżerowi, gdzie Robert nie będzie grał, we wszystkich klubach miał grać. A już wcześniej było wiadomo, o czym teraz powiedzieli działacze Bayernu Monachium, że rok przed przejściem Roberta z Borussii do Bayernu Monachium wszystko było zaklepane. I to jest właśnie profesjonalne, to są właśnie profesjonalne transfery. Rok przed przejściem z Borussii już wszystko było podpisane, wszystko było umówione i wiadomo, że Robert przejdzie. Ale prasa, ale nie wiem, menedżerowie mówili, gdzie on nie będzie grał. Ja w pewnym momencie zapytany o to, gdzie Robert będzie grał, powiedziałem, że łatwiej będzie wymienić kluby, w których Robert nie będzie grał. I na pewno będzie to Legia Warszawa i Lech Poznań. W tych klubach nie będzie grał. Panie Janku, na chwilę zejdziemy z tego tematu Lewandowskiego. On oczywiście budzi ogromne emocje naszych widzów, co jest oczywiste. 447 osób nas ogląda. Cześć, witam was wszystkich serdecznie. Roman Klej. Panie Janku, czy zgodzi się pan ze mną, że powołanie na Ligę Narodów
aż 39 zawodników to za dużo, w tym 5 bramkarzy i 5 dziewiątek. Powinniśmy się zgrywać, a ponoć ma być tak, że co mecz to inny bramkarz. Dla mnie to jest sytuacja, jakby tu powiedzieć jednym zdaniem. Jeśli w pierwszym meczu selekcjonera powołał 33 zawodników, też tego nie rozumiałem, no ale mówię, dobra, pierwszy. W tej chwili powołuje 39. Co tutaj jest? Co tutaj następuje? Następuje dewaluowanie dumnego hasła ja jestem kadrowiczem. Ludzie kochani, to jest po prostu dewaluacja kadry narodowej. Dlaczego? Dlatego, że tu w tej chwili dziennikarze i selekcjoner tłumaczy się, no tak, 4 mecze. Panie selekcjonerze, pojedzie pan na Mistrzostwa Świata i pojedzie tylko 26 zawodników. I daj Boże, żeby pan tylko nie grał 3 meczów, tylko żeby pan grał 7. I tych 26 musi panu wystarczyć. Natomiast w tej chwili, kiedy my po zwycięstwie, dzięki decyzjom FIFA dziwnym i Trybunału Arbitrażowego awansowaliśmy do finału, trzeba zrobić drużynę, której nie ma, bo my wygraliśmy mecz tylko dzięki wielkości naszym zawodnikom i ogromnemu przemęczeniu Szwedów, którzy teraz przyznają mi rację, że ja przed meczem powiedziałem, że Szwedzi w drugiej połowie nie będą istnieli, my jesteśmy skazani na zwycięstwo. Bo nie ma czegoś takiego, żeby w 4 dni zregenerować te siły. Ale to się stało, nie nasza sprawa, my jesteśmy w finale. I w tej chwili ograniczyć tę kadrę do tych 26, powiedzmy 27 zawodników, żeby z nich wybrać w tych 4 meczach, które nas czekają, powtarzam, 16. 16, która będzie rozgrywała mecze na mistrzostwa. Bo wiadomo, że jest 11, podstawowa i te 5 zmian. Im, jakby to powiedzieć, na wielkiej imprezie Adam Nawałka miał praktycznie 11 plus kapustkę. Czyli był tylko jeden rezerwowy. W tej chwili te 4 mecze mają dać nie odpowiedź, tylko po prostu już mają dać wynik, jaka wyjdzie praktycznie pierwsza 11, oczywiście bez kontuzji, bez kartek, pierwsza 11 na mecz z Meksykiem i mają dać właśnie odpowiedź, czy ten zespół istnieje. Jak ja sobie to wyobrażam? W każdym meczu musi być podstawowa 11, w każdym meczu. Natomiast zmienników tych trzeba poszukać. Jak ja tutaj słyszę, że 39, bo są 4 mecze, to ja mam do selekcjonera takie pytanie, że na pewno Walia będzie grała 5 spotkań, a Szkocja z Ukrainą być może, no 5 na pewno, ale być może któraś z nich zagra 6 spotkań. I zobaczymy na 6 spotkań, ile powiedzmy Szkocja czy Ukraina powoła, jaką powoła kadrę. Sądząc po tym, co myśmy zrobili, to powinni 50. No proszę państwa, nie rozumiem tego, i nigdy, bo jest to dewaluacja kadry narodowej. Jeśli tak dalej będzie, to ja proponuję, żeby selekcjoner na następne zgrupowanie powołał 50 zawodników, bo tylu można zgłosić do FIFA w październiku, że oni będą brani pod uwagę. Zrobić po prostu na tym zgrupowaniu 4 zespoły i zrobić taki turniej. Polska pierwsza, Arabia Saudyjska, Meksyk i Argentyna i rozgrywać między sobą mecze. Te drużyny będą po prostu imitowały naszych przeciwników. Ale to przecież to był taki bezsens. No ale w tej chwili ten bezsens po prostu trwa. I powołanie dla mnie 18-letniego bramkarza, który został powołany, powtarzam, został powołany do pierwszej reprezentacji Stanów Zjednoczonych na mecz chyba z Bośnią Hercegowiną, jakiś tam mecz towarzyski. Powołanie jego w tej chwili, dla mnie jest to niemoralne. Jest to kaperowanie zawodnika jakimś tam obietnicą. Bo z tego, co ja wiem, być może się mylę, nawet jak ten zawodnik przyjedzie,
i zagra w którymś meczu, to wcale nie będzie przypisany do reprezentacji Polski. To jest tak, panie Janku, że musi rozegrać co najmniej cztery mecze, nieważne po ile minut w czterech meczach, albo i jeden mecz na Mistrzostwach Świata czy Europy. Tak, czyli praktycznie są to obietnice bez pokrycia. Ja, gdybym był na jego miejscu, to bym podziękował i nie przyjechał. Dlaczego? Bo on jako 17-latek został zauważony przez pierwszą drużynę narodową Stanów Zjednoczonych. Ja rozumiem, że Matty Cash, który sam się praktycznie zgłosił, nie miał szansy grać, i to zresztą powiedział trener Anglików, nie miał szansy grać w pierwszej reprezentacji Anglii, zgłosił się. Natomiast ten młody chłopak został powołany. On jest, stanowi przyszłość, przepraszam, że tak powiem, amerykańskiej piłki. Ale panie Janku, skoro chłopak czuje się Polakiem, skoro chłopak mówi po polsku, skoro chłopak powiedział tak Michniewiczowi, dostał wczoraj trener Michniewicz opowiadał, że dostał propozycję biletu, PZPN kupił mu bilet, ten odpisał, że tak, pasuje mu, no i ma się pojawić na tym zgrupowaniu, więc... Ale niech się pojawia, tylko jeszcze raz podkreślam, bo był złym prorokiem, będzie tego żałował. Będzie tego żałował, bo przede wszystkim Polska naprawdę ma doskonałą szkołę bramkarzy i będzie miał podgórkę. I wtedy będzie, może być wielkie rozczarowanie. Oczywiście nie chodzi o jedno, że czy on będzie grał w reprezentacji Polski, czy w Stanach, będzie i tak reprezentował, powiedzmy, Polę, bo jest to Polak. Ale to, na to trzeba patrzeć realnie. Poza tym ta propozycja selekcjonera reprezentacji Polski była moim zdaniem niemoralna, bo on już został powołany do pierwszej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Takie jest moje zdanie. Ja mówię, żeby grać w jakiejś drużynie, to trzeba mieć ten kraj tu w głowie i tu w sercu. On przyjął grę w reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Pojechał na to zgrupowanie. Jeśli ten, proszę bardzo, tylko dla mnie jest to, powtarzam, niemoralna propozycja. Aleks, nasz widz Alex pyta odnośnie do bramkarzy jeszcze, panie Janku, jak pan ocenia plan Michniewicza na Ligę Narodów, żeby w czterech meczach grali czterej bramkarze, w sensie, żeby nie był jeden przypisany bramkarz, już ten bramkarz, który ma zagrać na Mistrzostwach Świata. Co pan na to? Jest to dla mnie kompromitacja. To znaczy nieprofesjonalne podejście. Dlaczego? Ano dlatego, że w tej chwili, powtarzam po raz któryś, to nie jest piłka, gdzie grał były selekcjoner, gdzie grałem ja. W tej chwili bramkarz stał się, jakby to powiedzieć, piątym obrońcą, czy obrońcą, nie tylko bramkarzem. Musi być zgrany. Widać to na każdym meczu Ligi Mistrzów, na każdym reprezentacji wielkich krajach, że bramkarze grają jako obrońcy, a u nas jest to największy mankament. Najpierw był tak, że był Fabian i Szczęsny, raz grał jeden, raz grał drugi, ale jeden gra inaczej nogą, drugi gra inaczej nogą. Do tego się trzeba przyzwyczaić. I w tym momencie, jeśli będzie grał czterema bramkarzami, no to nie będziemy mieli znowu tej, jakby tu powiedzieć, takiego komfortu gry w defensywie, że ten bramkarz będzie grał kapitalnie, współpracował z obrońcami i miał nawet, jakby to powiedzieć, asysty przy podaniach piłek takich do napastników. To jest, my w tej chwili budujemy zespół, my zespołu nie mamy. I w tej chwili każdy mecz praktycznie powinien grać w jednym składzie. Rezerwowi mogą się zmieniać, bo trzeba grać każdy mecz. W tej chwili się rozgrywa 16 zawodnikami i 16 musi być wykorzystana. Bo tym bardziej tam, kiedy będą inne warunki, to 16 musi być wymieniana i przez 90 minut trzeba zmieniać tych zawodników. Natomiast jeśli coś takiego, no to wrócimy do czasów, że gra dwóch bramkarzy, a teraz będzie grał czterech bramkarzy. No nie gra.
Panie Janku, mamy mnóstwo rzeczowych, merytorycznych pytań od naszych widzów, ale jest też troszeczkę hejtu. Bardzo proszę, żebyście nie hejtowali, nie pisali, nie wysyłali pytań, które się nie nadają. Po prostu Zenon Burza, bardzo prosimy, albo merytoryczne pytania, albo nie pisz wcale. Paweł Gilun, w Polsce nie ma tylu zawodników zasługujących na grę w reprezentacji. Nie wiem, czy to chodzi o polską ligę, czy w ogóle o Polskę. Chyba o Polskę w ogóle. Jeśli w ogóle, ja też się dziwię. No proszę Państwa, 39 jest w tej chwili reprezentantów. Ja już pomijam, czy oni grają w klubach, czy nie grają w klubach, ale samo to, że ja przyjeżdżam na kadrę drużyny narodowej i mogę... Ja liczę na to, że w którymś meczu zagram. Ja liczę na to, że a tutaj no 39, no chyba, że w każdym meczu wystawi inną 11. Ale to nie na tym polega budowa zespołu. Jeszcze raz podkreślam, w każdym meczu musi wyjść ta podstawowa 11. Czy to w drugiej połowie będzie, czy w pierwszej połowie, bo to jest wszystko w zależności od trenera, od sztabu szkoleniowego. Ale muszą, dlaczego? Dlatego, że musi być zgranie. A my tego zgrania nawet nie mieliśmy na meczu ze Szwecją. Był to przypadek, były to błędy nieprawdopodobne Szwedów, zmęczonych Szwedów. I w tej chwili te mecze, zresztą zobaczymy jak to będzie, bo moim zdaniem Walia przeciwko nam wystawi rezerwy. Bo dla nich ważniejszy będzie mecz ze Szkocją 5 chyba, 4 czy 5, a z nami wystawi rezerwy. Dlaczego? No bo to są mecze ważniejsze, bo oni drużynę swoją mają, swoją 11, a my tej 11 nie mamy i trzeba właśnie grać, grając z przeciwnikami no, światowej czołówki, Belgia, Holandia, Walia. Trzeba po prostu ten zespół stworzyć. Jeśli będą zmiany co chwilę inna jedenastka, to pojedziemy na Mistrzostwa Świata rzeczywiście na 3 mecze i do domu. No właśnie, Paweł Gilun, pompowanie balonika, a jak zwykle zagramy 3 mecze i do domu. Tak samo myślą jak pan nasi widzowie w tej chwili. Ale ja powtarzam, jeśli będziemy tutaj filozofami. Jeśli będziemy co mecz zmieniali skład, co mecz zmieniali bramkarza. Nie, to są generalne próby przed Mistrzostwami Świata. I ta jedenastka po ostatnim meczu, nie wiem, w październiku chyba są ostatnie 2 mecze w Lidze Narodów, musi być taka, że każdy z nas kibiców będzie wiedział, kto wystąpi w pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata. Co najmniej 10 zawodników musi być pewnych. Bo jeśli nie, to znaczy, że nie mamy zespołu. I a w tej chwili, jeśli tego potencjału, który jest teraz, aktualnie, jeszcze po tej pomocy FIFA i innych działaczy, którzy nam dopomogli w awansie, jeśli nie wykorzystamy tej szansy, to będzie zmarnowane najlepsze pokolenie w historii polskiej piłki. Jeśli my na tych mistrzostwach nie osiągniemy jakiegoś sukcesu. A mamy naprawdę szansę. Tylko trzeba te 6 spotkań rozegrać po to, żeby zbudować 16. Powtarzam, 16. A 11 to już musi być na 100% zaklepana. Wtedy nie będę się obawiał meczu inauguracyjnego. Jak będą jakieś tutaj cyrki, jakieś niezrozumiałe zmiany, tak jak to zrobił słynny portugalski szkoleniowiec Paulo Sousa, no to będzie bardzo źle. Panie Janku, na chwilę odejdziemy też od tematu reprezentacji Polski. 500 osób jest już z nami, bardzo nam miło. Pytanie o ekstraklasę. Ćwikła z chrzanem, tak się nazywa nasz, taki nick ma nasz widz. Panie Janku, proszę o komentarz w sprawie spadku Wisły Kraków z Ekstraklasy. No cóż, nikomu nie życzę spadku, ale wydaje mi się, że Wisła przez te ostatnie 5-6 lat zasłużyła na to,
co ją w tej chwili spotkało. Ja tylko przypomnę, że sprawy sądowe są, sprawy tych, ojeju, tych byłych prezesów Wisły, którzy doprowadzili do wielomilionowych strat, gdzie tam nie wiadomo, co się działo w tym. Już wtedy Wisła powinna zostać ukarana, bo normalnie powinna zostać zdegradowana za te wszystkie, nie wiem, jak to się stało, że nie została. W tej chwili, cóż, Wisła dzięki Kubie Błaszczykowskiemu w dużej mierze została uratowana, ale została uratowana właśnie przed degradacją. Natomiast Henryk Kasperczak dobrze to powiedział. Co innego jest rodzina, a co innego profesjonalny futbol. I tu chyba należy szukać przyczyn spadku Wisły, która przecież miała grać niemalże o europejskie puchary. Niestety tak się stało. Całe szczęście, że żyjemy w tych czasach, a nie w czasach Fryzjera, bo gdyby to było w czasach Fryzjera, to Wisła by się utrzymała. Natomiast w tej chwili, kiedy są normalne czasy w polskiej piłce ligowej, że każdy może wygrać z każdym, to no cóż, wygrywając 2-0, przegrać mecz ostatniej szansy, bo to było ostatniej szansy, 4-2, to też trzeba dokonać sztuki, ale jeszcze raz podkreślam, to się nawarstwiało i w tej chwili pękło. Szkoda Wisły, mam nadzieję, że w przyszłym roku wejdą do ekstraklasy, bo jest to tradycja i trudno, żeby tradycja tak szybko znikła, jak to się mówi, z powierzchni ziemi. Jedno zwycięstwo w ostatnich 12 meczach Wisły prowadzonej przez Jerzego Brzęczka. Tymczasem dochodzą słuchy, że Jerzy Brzęczek w przyszłym sezonie dalej może być trenerem krakowskiej Wisły. Co pan o tym sądzi? No cóż, proszę państwa, tu nie można narzucać komuś rozwiązanie. Właściciele klubu płacą pieniądze na to i mogą robić to, co im się pewnie podoba. Mnie się bardzo nie podobała polityka Legii Warszawskiej, kiedy zaangażowali pewnego trenera, ale no cóż, właściciel klubu może robić wszystko za swoje pieniądze. I tak to jest. No. Jeśli w każdym klubie, powtarzam, tutaj w Bayernie mamy też problemy z tym dyrektorem sportowym, ale bronią go działacze Bayernu. W każdym klubie musi być, jakby to powiedzieć, inspektor nadzoru. Tym inspektorem nadzoru jest dyrektor sportowy. I to wszystko zależy od dyrektora sportowego, czy on ma do tego kwalifikacje, czy nie ma. Bo można wkładać dużo pieniędzy i z tego nie mieć żadnych efektów. Nie czarujmy się. Legia i Lech Poznań są to drużyny, które mają chyba największe pieniądze. No i to, co się stało w Legii, no cóż, może tylko właściciel sam siebie winić, że wybrał takich, a nie innych doradców, takich, a nie innych współpracowników. Ale jeszcze raz podkreślam, za swoje pieniądze każdy może robić to, co potrzeba. To samo zresztą, jeśli chodzi o Lewandowskiego, że wybrał sobie takiego menedżera i nic nie zrobił, żeby trochę, powiedzmy, powstrzymać jego jakieś takie wyciąganie spraw tajnych na forum publicznym. No ale to mówię, no każdy jest kowalem swojego szczęścia. Wisła spadła, a miało być tak dobrze. Ale to znaczy, że w futbolu polskim jest normalność, jeśli chodzi o, jakby to powiedzieć, sportowe podejście do każdego spotkania. Jak pan odebrał Mistrzostwo Polski dla Lecha Poznań? Zasłużone? Tak, wydaje mi się, że zasłużone. Dlaczego? Dlatego chciałbym, żeby Raków był, ale Raków, dobrze, zdobył ten Puchar Polski, brawo dla Rakowa, ale wydaje mi się, że Raków nie ma takiej drużyny i nie ma takich możliwości, nawet jak to się mówi, logistycznych, żeby grać w lidze niższej. I to jest brawo dla Rakowa. Natomiast Lech Poznań tutaj
chyba zasłużenie wygrał. Natomiast jedną sprawę chciałem poruszyć. Tydzień temu, kiedy rozmawialiśmy na temat tego meczu, ja powiedziałem, że mam nadzieję, że ktoś z działaczy poznańskich wpadnie na pomysł, żeby ten mecz rozegrać na stadionie Lecha Poznań, gdzie jestem przekonany, że oglądałoby około 45 tysięcy ludzi. Nie wiem dlaczego, nie wiem kto nie chciał sprzedać 40 tysięcy biletów. Chciałbym się dowiedzieć, kto o tym zadecydował, że mecz odbył się na stadionie wynajmowanym przez Wartę Poznań w Grodzisku. Oglądało go 4800 ludzi. Proszę się zapytać piłkarzy, którzy mówią przemigłowo, że im się gra przy pełnych trybunach, obojętne, czy to są przeciwko nim, czy za nimi, gra się fenomenalnie. Bo tak jest. Pożegnanie Łukasza Trałki, który grał w Warcie Poznań, który grał w Lechu Poznań, byłoby na pewno inny, gdzie on by chciał mieć to pożegnanie. Nie rozumiem, dlaczego ktoś nie chciał sprzedać 40 tysięcy biletów więcej, bo tyle ludzi by przyszło, tym bardziej, że Warta Poznań miała już utrzymanie w Ekstraklasie i praktycznie grała o nic. I co? Grała o nic? Przegrała u siebie. I przegrała w obecności 4800 widzów, a nie 45 tysięcy widzów. I to jest po prostu, no... I wszyscy piłkarze mówią, że nam się gra przy pełnych, bo my gramy dla kibiców. Ciekaw jestem, którzy działacze zadecydowali o tym, że wygrali na kurniku takim. Jak pan ocenia, jak daleko nasze zespoły zajdą w europejskich pucharach? Zobaczymy Lecha w fazie grupowej, nie wiem, Ligi Mistrzów może? No wydaje mi się, że jeszcze nie. Jeszcze nie jest to, nie jest pora. Oczywiście życzyłbym sobie. Chciałbym, żeby Lech co najmniej zagrał w Lidze Europy. I to chyba stać tę drużynę na taki wyczyn. Natomiast jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, no będzie bardzo trudno, bo gdyby dostali się do strefy grupowej, to byłby ogromny sukces Lecha, czego z całego serca życzę. Natomiast wydaje mi się, że Liga Europy byłaby takim adekwatnym poziomem dla zawodników tej drużyny. A pozostali nasi pucharowicze? No trudno powiedzieć, zależy jak trafią w tych eliminacjach. Natomiast ja chcę jedną rzecz powiedzieć i przypomnieć, którą mówię od wielu lat. Mnie naprawdę nie interesuje, kto jest mistrzem Polski. Mnie naprawdę nie interesuje, kto gra w europejskich pucharach. Mnie interesuje, jak nasze drużyny eksportowe właśnie wypadną w tych europejskich pucharach. Bo to jest najważniejsze. Przecież nas wyprzedzają Czesi, gdzie jest tam mniej piłkarzy, ale jest doskonale prowadzona szkolenie i jakaś taka selekcja. Nas wyprzedzają drużyny, które, no przepraszam, no, wyprzedzamy ich, jeśli chodzi o cywilizacyjne nawet. A w piłce nożnej w dalszym ciągu dołujemy. Jeszcze raz mówię, zacznijmy nasze drużyny oceniać po tym, co one reprezentują w europejskich pucharach. Legia w zeszłym roku zaprezentowała się w miarę dobrze. Lech, proszę sobie przypomnieć, kapitalnie 2 lata temu. I o tym się wspomina, i o tym się mówi. I tego życzę Lechowi, żeby w Lidze Europy, co najmniej widzę, oczywiście życzę im Ligi Mistrzów w fazie grupowej, ale z tym jeszcze chyba będzie za trudno. Życzę im, żeby dobrze zagrali w Lidze Europy. Zbliżamy się powolutku już do końca naszego live'a, ale jest bardzo ciekawe pytanie, zanim skończymy, oczywiście od naszego widza, Robert Spol. Dlaczego pan Janek ciągle twierdzi, że to najlepsze pokolenie w historii polskiej piłki? W Lidze Mistrzów mieliśmy 4 zawodników, licząc od fazy grupowej. W topowych klubach mamy piłkarzy tyle, co na lekarstwo. Tak, ale to lekarstwo to jest właśnie takie, że mamy najlepszego piłkarza świata. W topowych klubach mamy 4, 5, czyli trzon zespołu
mamy zdecydowanie lepszy niż nawet miał pan Kazimierz Górski. Bo myśmy grali oczywiście w polskich wszystkich klubach, Górnik, Legia, no w miarę dobrze występowały te zespoły w europejskich pucharach, ale reszta, a reprezentacja składała się z dwóch zawodników Górnika i z trzech zawodników Legii, czy z jednego zawodnika Górnika. Także to była ta czwórka z Legii i z Górnika, była powiedzmy tym, jakby to powiedzieć, kręgosłupem tego zespołu. A w tej chwili naprawdę mamy bramkarza, który gra w jednej z najlepszych drużyn na świecie. Napastnika, który gra, który jest najlepszy na świecie. Zieliński, który no, w tej chwili gra słabo, ale w dużej mierze przez to, że w reprezentacji się nie sprawdza. Krychowiak, Glik, który Bednarek. Mamy ten jakby to powiedzieć, kręgosłup tego zespołu, a nie mamy drużyny. Zresztą to nie jest tylko moje stwierdzenie. Proszę zobaczyć, co mówią nasi przeciwnicy, co mówią eksperci zagraniczni. A strach, że Polska, mając takich dobrych zawodników, tak beznadziejnie gra w drużynie narodowej. Ale z czym to się wiąże? No z tym to się wiąże, taki pan Sousa przyjechał i zaczął i pierwszym składem grał z Andorą, a drugi skład wystawił na Węgry. No i mieliśmy to, że... Wygląda na to, że w Brazylii też już się chyba na nim poznali. Niedługo będzie musiał pewnie w pław wracać do Portugalii. A co myśmy mówili? Czy on doczeka do końca rundy, do końca sezonu? Może być ciężko. Może być ciężko. A tylko doczeka dlatego, że ma nieprawdopodobny kontrakt. Ale Brazylijczycy się z tym nie liczą. I wyrzucą moim zdaniem nie tylko jego, ale i tych, którzy go zatrudnili. Zanim zakończymy, jest bardzo ciekawy komentarz, taki oczywiście pół żartem, pół serio, od naszego widza. Bad nickname, nie wypada zwolnić wujka. Wiadomo, o co chodzi. Jeszcze raz podkreślam, no tu nie chodzi o to, czy Jurek Brzęczek jest wujkiem, czy nie wujkiem. Ja mam tylko pytanie do Błaszczykowskiego, do Kuby i do zarządu Wisły. Czy jesteście zadowoleni z tych wyników, które były w ostatnich, ile Jurek prowadził? 12 spotkań chyba, tak? Z 12 spotkań wygrał tylko jedno. No więc, czy są zadowoleni? Jeśli są zadowoleni, no to mogą za swoje pieniądze robić to, co im się podoba. Ale ja uważam, że tu powinna nastąpić zmiana, bo zawodnicy, no nie wiadomo, czy oni zostaną, no bo to różnie jeszcze może być. No zawodnicy nie wierzą już tego trenera. A to musi być, bo wszyscy zawodnicy i trener muszą dmuchać w jedną trąbę. I tu naprawdę nie chodzi o wujka. Tylko trzeba realnie to ocenić, czy spełnił swoje zadanie, czy nie. Bo przecież obejmując tę drużynę, ona była nad spadkiem kilka punktów chyba. Nad strefą spadkową. Tak. A tu się okazuje, że ostatnim meczem będą grali po prostu mecz, jak to się mówi, taki towarzyski. Na zakończenie, panie Janku, jestem winien panu wyniki naszej sondy. Jak oceniacie odejście Lewandowskiego z Bayernu? Wygrała opcja dobrze. Czas na kolejny krok, a 62% naszych widzów. Jak pan to skomentuje? Przepraszam, jaki kolejny krok? Robert po prostu w tym roku przez to zamieszanie moim zdaniem stracił szansę na złotą piłkę. Czyli następny krok, tak, zgadzam się. I ja też jestem za tym. Robert, jak już odchodzisz, odejdź. Ale życzę ci, żebyś z Barceloną zdobył Puchar Europy. To wtedy udowodnisz wszystkim, że Bayern nie miał racji. Natomiast no tutaj dziwne to jest odejście, bo jeszcze raz podkreślam, Robert może odejść wszędzie, może odejść ten, ale nie w takiej formie. Bo pozostał, moim zdaniem pozostał prawie na jakimś takim, tak najlepszy piłkarz świata nie postępuje, a Messi był tego klasycznym przykładem. Jest tego klasycznym przykładem. I Robert poszedł trochę śladami Messiego.
Panie Janku, bardzo dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia, usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. To była rozmowa z Janem Tomaszewskim. Oj, było o czym rozmawiać. Podsumowaliśmy sobie sytuację Roberta Lewandowskiego, spadek Wisły Kraków, Mistrzostwo Polski, Lecha Poznań, powołania Czesława Michniewicza. Działo się. Jeżeli podobał Wam się ten wywiad, a jeszcze nie zasubskrybowaliście naszego kanału Super Express Sport, bardzo o to proszę. Dajcie łapkę w górę pod tym materiałem. Zaznaczajcie dzwoneczek, żeby Wam przypominał o każdym nowym naszym programie. Bądźcie z nami, Przemek Ofiara. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, usłyszenia.